Twój głos, twoja sprawa, twoje wideo, twój świat nakręcony twoją kamerą. Pierwszy polonijny wolny ekran historii. Pokaż jak żyjesz. Pokaż co cię cieszy i co cię boli. Twój głos, twoja sprawa, twoje wideo, twój świat nakręcony twoją kamerą. I każdy już wie, że jesteśmy na wolnym ekranie. Jesteśmy w wolnym medium dla wolnych ludzi, gdzie z całego świata napływają wideo od emigrantów, a my je wybieramy i my je przepuszczamy przez etery TV Polonia, która wysyła to w cały świat. I wszędzie emigranci widzą, co inni pokazują, co inni mówią, kiedy też są na emigracji. Cała sprawa z wolnym ekranem. Proszę Państwa, dziś znowu jesteśmy na Gran Canaria. Ta czapka, którą noszę na głowie, to Moho. To surferska szkoła z Las Palmas. To ludzie, którzy przecinają fale, bo Moho to w krótkim tłumaczeniu znaczy przecinać, przebijać, wybijać się, wyślizgiwać na drugą stronę fali. Mnóstwo ludzi to robi nad oceanem w Las Palmas i ta surferska szkoła, od której przywiozłem tę czapkę, powiedziała, jak będziesz w Polsce, powiedz ludziom, że jest recepta na szczęście. I taką właśnie receptę zrealizował Greco Antoniewicz. Wyjechał najpierw do Hiszpanii, do Madrytu, wiele lat temu. Po czym dotarł na Gran Canaria, do Las Palmas i powiedział, to jest miasto, w którym czuję się dobrze, to jest miasto, w którym żył będę, to jest miasto, w którym napiszę wiele piosenek. I tak jak pomyślał, tak jak powiedział, tak zrobił Greco Antoniewicz z Las Palmas. Sonreírme más, me gustaría lograr la paz, tener por lo menos 10 años menos y empezar mi carrera profesional. Había conocido chicas y mujeres cambiando las camas de un hotel. El jueves había fiesta de la buena fe. No i fajne jest to, że wiesz, masz te górki, wiesz. Dzisiaj akurat jest tak troszeczkę... W ogóle kalima, takie pojęcie to ci jest... Kalima to jest piaszczysty wiatr afrykański. Czyli jak jest jakby mgła, to nie jest mgła, tylko to jest kalima. I to powoduje zmiany, że tak powiem, trochę w środowisku i wielu ludzi źle się w ogóle z tym czuje. I ja też. Na przykład źle śpię. Naprawdę? Naprawdę. I to się pojawia dość często niestety, no bo to jesteśmy w strefie afrykańskiej. I, no i to jest taki fenomen trochę, nie? Czasem jest tak, że naprawdę nie widać tych gór, prawie. I to jest jakby w atmosferze piasek. Przyjechałem zupełnie w ciemno, z plecakiem i gitarą, z jakimiś tam pieniędzmi, które teraz z perspektywy starczą na, powiedzmy, utrzymanie miesięczne. Czyli to nie były jakieś pieniądze, które gwarantowały jakiś pobyt półroczny. No i jakby na głęboką wodę i bez znajomości języka. No i zaczęła się droga, która miała swoje dobre strony, bo w przeciągu 4 miesięcy schudłem chyba z 20 kilo. I zdałem sobie sprawę, bo to chyba, jak mówimy sobie też szczerze i w takim dniu, że zacząłem czuć się inaczej. Zacząłem czuć się dobrze, mimo tego, że nie miałem pieniędzy, nie miałem bliskich wokół siebie.
ale miałem poczucie jakby wolności. Nie tylko w Polsce też bywałem wolny. I to nie chodzi o to, czy masz obowiązki, czy nie, tylko wszystko, co się pojawiało na mojej drodze, było pozytywne, jakaś pozytywna energia, ludzie, kultura. Nie chcę negować kultury polskiej i ludzi, bo też poznałem i utrzymuję kontakty z wieloma ludźmi, którzy są wspaniałymi osobami, ale jednak na początku, teraz to oczywiście też inaczej trochę widzę, to zderzenie kultur było ciekawe i było na korzyść wtedy, powiedzmy, tego miejsca, gdzie byłem, czyli Hiszpanii. Trzeba mieć na uwadze, że jest to wyspa, która to jest coś specyficznego, ale to nie jest Majorka, ani Ibiza, prawda? Gdzie tam jest, tam się czuje Europę. Tutaj tej Europy nie ma. Tu w ogóle jest strefa afrykańska, od tego zacznijmy. Geograficznie to jest Afryka. Więc nie tylko dlatego, że masz palmy, bo w Barcelonie też masz palmy. Wiesz, na Majorce masz palmy. Ale tutaj, zresztą z tego co mówisz, jakby podróżujesz i to na wysokościach, więc widzisz tą przyrodę, jak ona jest, i ona jest salwache, że ona jest, wiesz, ta, nie wiem, jak to po prostu powiedzieć, wiesz, no dzika i niespotykana, i się zastanawiasz, jak to może być tak, że jakiś kwiat nie potrzebuje przez 3 miesiące wody i kwitnie, nie? Są to sprawy jakby natury. I ja myślę, że to ma również wpływ na ludzi, którzy tutaj są. Którzy, no bo tak naprawdę to jest jedna duża wiocha. Nie obrażając oczywiście nikogo. Ja myślę, że cała wyspa ma chyba około 700-800 tysięcy ludzi. Cała wyspa. Więc tutaj Las Palmas, powiedzmy, jest jakaś tam połowa. Gdyby nie turystyka, to byli dalej rybacy, wiesz, banany, ryby i sam nie wiem jeszcze co. Więc generalnie są to prości ludzie, takie mają korzenie. Jeżeli pojawiły się na przykład międzynarodowe koncerny i tak dalej, to menadżerowie to przyjeżdżają z Madrytu, z Barcelony albo z innych krajów europejskich, bo oni tutaj sobie nie radzą. Więc jeżeli ktoś lubi naturę, luz, wolny rytm życia, olewanie pewnych spraw, nie wiem, to tu jest jakby fajne miejsce. Nie? Tu, gdzie jesteśmy teraz, to jest ulica Triana. To też jest ciekawe, bo Triana to jest barrio, czyli to jest taki dzielnica Sewilli. Nie? W związku z tym tam jest taka tabliczka, że w hołdzie troszeczkę, nie? Sewilli i tak dalej, bo ci ludzie mają podobny poziom kulturalny, że tak powiem. Nie? Dużo muzyki, dużo śpiewania, dużo wina i dużo hi 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 ha 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 i nieważne która godzina, a jutro to zobaczymy co będzie, nie? I to maniana, bo czasem Polacy źle interpretują to maniana. Maniana to jest jutro, nie? A to się często kojarzy z tego co mi mówią, że maniana to jest coś negatywnego, coś jakiegoś takiego, że nie, maniana. Jutro będzie jutro, przecież nie będę się przejmował teraz, czy jutro będę miał kaca, czy zdążę do pracy, a pewnie nie zdążę, nie ma sprawy, wiesz, i tak dalej. No taki stosunek, który przeszkadza czasem w życiu, wiesz, zwłaszcza ludziom, którzy oczekują czegoś innego, nie? Rytmu. Ten rytm tutaj jest spowolniony. Niezawodność, ale to konsekwencje ma takie, że kupujesz mieszkanie i to mieszkanie jest źle zrobione, nie? Krzywe kafelki i tak dalej, a po 3 latach zaczyna odpadać, nie? Taka jest prawda, w związku z tym na dobre i na złe. Są momenty, kiedy ja jestem happy naprawdę, że jestem tu właśnie, mówię o wyspie. Chociaż znam i Teneryfę, inne wyspy, ale uważam, że ta, no akurat mam sentyment do tej też, wiadomo, bo ją znam. Ale są momenty, kiedy no po prostu się wkurwiam. Ale tych momentów, powiedzmy, pozytywnych jest o wiele więcej. I dlatego jak wyjeżdżam stąd, to nie ukrywam, po jakimś czasie zaczynam mimo wszystko tęsknić. Czy jest taki zamiar, gdziekolwiek sytuacja życiowa mnie nie rzuci, albo silny wiatr, bo różnie to może w życiu być. Jeżeli będzie tylko taka opcja, żeby sobie jakiś malutki apartamencik tutaj
zagwarantować na te lata, kiedy już cały będę siwy, to jest plan. To jest plan, dlatego że chciałbym, wiesz, wstawać rano, tak jak mi Bóg, że tak powiem, stworzył, bo tak, nie tylko ze względu na temperaturę, tylko w ogóle na naturalizm. Ubierasz spodenki, ubierasz klapki, jakąś koszulkę, schodzisz do najbliższego baru, który jest może 30 metrów, wiesz, od ciebie, żeby się napić kawy, soku, herbaty, czegokolwiek i przeczytać, powiedzmy, jakieś tam czasopismo i tak zacząć dzień. Przez 365 dni w roku. Dobra puenta, jak na ten moment myślę. Widzą moje imię, nazwisko, jak idę do lekarza gdzieś i tak dalej. Chciał, nie chciał, wiedzą, że jestem, że nie jestem Hiszpanem. I nawet jeżeli ładnie mówisz, to oni i tak będą bardziej wyraźnie mówić do ciebie, bo to jest też taka jakaś, wiesz, taka psychoza. Nie? W związku z tym wiem, że nigdy nie będę Hiszpanem, prawda? Chociaż dużo wiem i wiem więcej niż statystyczny Hiszpan na niektóre tematy. I po prostu, może dlatego, żeby się czuć pewniej w sytuacjach, wiesz, pracy, kontaktach między ludźmi i tak dalej, bo fakt faktem, że ludzie cię trochę inaczej traktują, po prostu zwracają uwagę na takie detale, ma, o kurde, ten koleś, fa. No, to znaczy, że ten koleś się integruje, nie? Jak się integruje, to go poklepiemy i zobaczymy, co to za koleś, nie? Bo wiesz, no nie można powiedzieć, że jesteś 15 lat, i nie potrafisz napisać na przykład ogłoszenia, że zginął ci kot i opisać, jaki to kot. Bo też poznaję w Madrycie takich Polaków. Nie? Jest bardzo ciekawe to, co chcesz tam uchwycić. I na koniec powiem, że cieszę się z tego spotkania, chociażby z tego powodu, że też uruchamiasz we mnie, wiesz, system analizy, bo normalnie na co dzień tego nie analizujesz, wiesz. Una llave que me deje entrar en el círculo polar. En un sitio clave que ya se sabe que habrá más camas sin la soledad. Había conocido chicas y mujeres cambiando las camas de un hotel. El sitio donde siempre había fiesta de la buena fe. Miło było dziś na wolnym ekranie gościć El Greco Antoniewicza, który myślę, że powiedział i zaśpiewał to, co da innym do myślenia i czucia ważne i wartościowe rzeczy. Twój głos, twoja sprawa, twoje wideo, twój świat nakręcony twoją kamerą. Pierwszy polonijny wolny ekran historii. Pokaż, jak żyjesz. Pokaż, co cię cieszy i co cię boli.